Polityka odeszła, marketing pozostał. Mam dość wyścigu szczurów, jadę za granicę, będę odpoczywał w Holandii. Tam takie pierwsze szlify właśnie korporacyjne zacząłem zdobywać. Natomiast to doświadczenie z finansami pokazało mi, że jednak to nie jest ten kierunek dla mnie, że jednak wolę marketing i dalej szukając tej ścieżki trafiłem do Bookingu. No bo jeżeli nie miałeś wcześniej doświadczenia, to też ciekawe zadanie dla 21-latka. Zbuduj nam tutaj wszystko. To urodziło się z rozmów. Okej, coś trzeba w życiu robić, coś trzeba w tym kierunku iść. Padło od razu na sprzedaż w internecie jakby jako przyszłość. Tam jest biznes, tam trzeba działać. Rozważaliśmy kilka różnych produktów. Trafiło na perfumy, bo wtedy jeszcze były na tym fajne marże. Był tam taki wertykał, który można było eksplorować i no, eksplorowaliśmy, zaczynając totalnie od zera. I my na przykład w zakresie obsługi klienta wymyśliliśmy, że hej, zrobimy własne hologramy. Kończyłeś studia? Pytanie, czy kończyłeś studia związane z marketingiem? Nie, zupełnie nie. Zaczynałem od studiowania politologii w Kielcach, a jak rozkręcaliśmy ten e-commerce, to studiowałem już europeistykę w Warszawie. Powiedzieć słowami prezydenta, się ciągle uczę, cały czas się rozwijam. Albo jeszcze nawiązując do słów premiera, będę jak brzytwa. Ja mam takie podejście, że są pewne podstawy. Te podstawy niezmiennie od lat działają. To jest grupą docelową, czego klient potrzebuje, jak do tego klienta dotrzeć. Czy dało się uczyć inaczej? Nie wiem, czy właśnie te studia, które wtedy były takie typowe zarządzanie i marketing, dobrze uczyły online'u. Nie sądzę. Kończyłeś chyba najlepszy uniwersytet, jaki można skończyć pod każdym względem, czyli Uniwersytet Przedsiębiorczości i Budowania Biznesu od Zera. Uniwersytet życia, można powiedzieć. I takie myślenie, wydaje mi się, albo takie właśnie podejście i też sprzedawanie klientom później takich rozwiązań, które no, brałem prysznic i mi się coś wpadnie do głowy, super pomysł. I to na pewno zadziała. Sport na pewno nauczył mnie, do dzisiaj mnie uczy dużej ilości pokory. Sport pokazuje, że determinacja i brak wytrwałości szybko się może źle skończyć, szczególnie na sparingach. Natomiast sport bardzo mocno uczy tego, że nie ma drogi na skróty. Uporządkowanie i określenie sobie celów jest czymś, co można wypracować. Partnerem kanału jest Sanacja Cafe & Rest, mieszcząca się w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Strzeleckiej 18. W szkole nie uczyli mnie o pieniądzach. Ani o tym, jak je zarabiać, ani o tym, jak nimi zarządzać. Dorosłe życie pokazało mi jednak, że jest to jeden z najważniejszych tematów, z którym mamy do czynienia na co dzień. W związku z tym zarabianie i zarządzanie finansami to jedna z najważniejszych kompetencji, jakich możemy nauczyć się w trakcie naszego życia. A ponieważ nikt nie uczy nas o tym na żadnym etapie edukacji, postanowiłem sam zająć się tą tematyką. W ramach kanału Sztuka Myślenia o Pieniądzach przybliżę Wam duże koszyki kompetencji, jakimi jest zarabianie i zarządzanie finansami na podstawie rozmów z niezliczoną ilością przedsiębiorców i ekspertów, zarówno w jednym, jak i w drugim zakresie. Jeżeli myślisz podobnie, kliknij subskrybuj i zostań ze mną na dłużej. Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sztuka Myślenia o Pieniądzach. Ja nazywam się Mateusz Warmus, a dziś moim i Waszym gościem jest... Jacek Dziura. Jacek, dzięki bardzo za przyjęcie zaproszenia. Część osób, które nas ogląda, możecie kojarzyć z LinkedIna, bo tam udzielasz się najaktywniej. Dla pozostałej części powiedz proszę w dwóch zdaniach, trzech, czym Ty się na dzisiaj zajmujesz? To jest pytanie, które ciężko odpowiedzieć w trzech zdaniach. Może być w 33, ale... Faktycznie z LinkedIna mogę być rozpoznawalny, bo tam jestem dość aktywny. Staram się dzielić trochę wiedzą marketingową, staram się udzielać i pozostawiać tam coś po sobie. Natomiast generalnie zajmuję się marketingiem. To jest tak marketing, marketing, marketing w bardzo wielu różnych płaszczyznach. Głównie dzisiaj marketing B2B dla spółki doradczo-technologicznej FutureMind. Natomiast ja marketingiem zajmuję się w różnych organizacjach, zajmowałem się tym marketingiem, zajmuję się tym marketingiem z perspektywy tego holistycznego podejścia do tego, czym ten marketing ma być, co ma dowieść, jak zbudować zespół, jak ten zespół ma performować, jakie cele ma dowozić, no i generalnie co sam marketing sobie ma dowieść, czyli jaki jest cel tego marketingu, jaka jest strategia, plan, późniejsza egzekucja, więc te wszystkie elementy związane z
pewnym przełożeniu marketingu na efektywność dla spółki. No i dwa, z takim chyba też z budową brandu, bo generalnie mam tu w tym zakresie parę fajnych doświadczeń, chyba można tak powiedzieć, case'ów, raczej z sukcesami takiego budowy właśnie marek, które naprawdę nieźle zaczęły performować, też udało mi się je nieźle światu przedstawić. Ja myślę, że o tym budowaniu brandu sobie też zamienimy z dwa słowa w późniejszym etapie, bo może się to przydać dużej ilości naszych widzów. Natomiast jeżeli chodzi o Twoją drogę, bo na tym się skupię na samym początku. Dzisiaj jest to Head of Marketing. Zakładam, że pierwsze stanowisko było trochę inne. Powiedz proszę, jak mniej więcej rozwijały się te Twoje kompetencje, czyli od czego zaczynałeś, co było tym pierwszym krokiem i jak szło to dalej, że dzisiaj po 13 latach w marketingu, jeżeli dobrze interpretuję dane, jesteś tu, gdzie jesteś? No to jest takie 13 lat w marketingu i w miejscach pobocznych, że tak się wyrażę. Ja zawsze się interesowałem tym marketingiem, znaczy on był zawsze gdzieś tam istotny dla mnie. W pewnym momencie go łączyłem bardzo mocno z takim zainteresowaniem polityką i patrzyłem na ten marketing polityczny, na to, jak się reklamują. Od młodych lat, już takich licealnych, miałem pomysł, jak tutaj zrobić kampanię, jak to wykorzystać. Patrzyłem te rozwiązania zagraniczne i zastanawiałem się, dlaczego ich w Polsce nie ma. Polityka odeszła, marketing pozostał, więc tym marketingiem trochę, nie od strony samego marketingu, ale właśnie od strony e-commerce, zacząłem zajmować się w wieku 20-21 lat, otwierając znajomym e-commerce, perfumerię internetową, tworząc od zera, od podstaw wszystkie rzeczy związane z pozycjonowaniem, reklamą, opisami, strukturą, logistyką, zwrotami, wszystkimi rzeczami, które są związane z klientem, z obsługą tego klienta. Więc to było takie pierwsze doświadczenie, gdzie no nie zaczynałem z tego pułapu specjalisty, chociaż był to realnie poziom specjalisty i takiego trochę samouka w tym zakresie. Natomiast później faktycznie gdzieś w ramach kariery, kolejnych kroków, kolejnych miejsc, gdzie byłem, w którymś momencie swojego życia stwierdziłem, że mam dość wyścigu szczurów, jadę za granicę, będę odpoczywał w Holandii. No, odpoczynek w Holandii. Taki zdrowy reset wydarzył się, natomiast też wydarzył się lekki shift kariery, bo przez chwilę myślałem, że może jednak właśnie będę w branży finansowej pracował. Pracowałem w części jednego z najstarszych holdingów niemieckich, Egrimy, w firmie Remobit Refund Service, gdzie firma zajmowała się rozliczaniem podatków VAT za granicą i tam takie pierwsze szlify właśnie korporacyjne zacząłem zdobywać. Natomiast to doświadczenie z finansami pokazało mi, że jednak to nie jest ten kierunek dla mnie, że jednak wolę marketing i dalej szukając te ścieżki trafiłem do Bookingu. Natomiast sama droga, ja dzisiaj bym chyba powiedział, że jest bardziej oparta na pewnym chęci rozwoju i chęci nauki i nie jest łatwo aplikowalna dla każdego. Znaczy, ja też wiem, że trochę skakałem właśnie, tutaj trochę finanse, tutaj trochę jedna firma, tutaj trochę druga firma. Natomiast to jest też wynikiem faktu, że mam takie poczucie, że cały czas chcę się uczyć. Więc nie przywiązuję się jakby do jednej rzeczy, do jednego obszaru, co z kolei wcale nie jest takie dobre. Więc jak zdefiniować krótko tę drogę? Była pełna wyzwań. Różnorodna. Była różnorodna, ale wspomniałeś tutaj o bardzo ciekawym case'ie, o tym, że w wieku 21 lat miałeś już jakieś pierwsze doświadczenia marketingowe właśnie na poziomie pomocy przy zbudowaniu w zasadzie brandu od zera. I teraz moje pytanie brzmi, czy ty zostałeś wybrany do tego zadania poprzez pryzmat jakiejś znajomości z właścicielami takiej, no bo wspominałeś, że dla znajomych, czy to była jakby element decydujący, no bo jeżeli nie miałeś wcześniej doświadczenia, to też ciekawe zadanie dla 21-latka, zbuduj nam tutaj wszystko, nie? Jakby. Wiesz co, to jest o tyle ciekawe, bo tak naprawdę ja to zacząłem robić ze znajomym i to urodziło się z rozmów, okej, coś trzeba w życiu robić, coś trzeba w jakimś kierunku iść, zaczęliśmy analizować, co jest takim, powiedzmy, co jest niszą w danym momencie, żeby w nią wejść
i rozważaliśmy kilka rzeczy, tam zegarki. Generalnie padło od razu na sprzedaż w internecie jakby jako przyszłość. Tam jest biznes, tam trzeba działać. Rozważaliśmy kilka różnych produktów. To już trafiło na perfumy, bo wtedy jeszcze były na tym fajne marże, wtedy jeszcze było na tym, rynek nie był taki nasycony, więc marketplace'y przede wszystkim też nie weszły, chociażby tak jak później Empik, który wszedł i nagle się okazało, że marże już nie mogą być na tym poziomie, więc był tam taki wertykał, który można było eksplorować i no, eksplorowaliśmy, zaczynając totalnie od zera. Jakby kolega wtedy był bardziej od strony finansowej, czyli zapewniał to, żeby jechać do Szczecina, podpisać umowę, wziąć wtedy jeszcze w VI platformę do sprzedaży, rozpocząć te działania i zainwestować w produkt, a ja byłem tym elementem, który spinał to od strony, no dobra, to piszemy treści, no dobra, to robimy reklamę, no dobra, to trzeba zrobić, wymyślić rzeczy, które będą właśnie unikalne dla użytkownika. I taką rzeczą, do której jakby do dzisiaj wciąż się odnoszę, bo jestem z niej trochę dumny, była taka nasza analiza, co może nas wyróżnić, no bo w zakresie budowy brandu konieczna jest pewna zapamiętywalność, ale też rozróżnienie z morza innych. I my na przykład w zakresie obsługi klienta wymyśliliśmy, że hej, zrobimy własne hologramy. I robiliśmy własne hologramy, przetestowaliśmy bardzo dużo różnych hurtowni, dystrybutorów, sprawdziliśmy, co faktycznie jest legitne i co ma jakość, bo powiem Ci, że nawet jedne perfumy, które kiedyś zamówiliśmy, jakieś paprochy w środku używały, jakieś takie absurdalne rzeczy. Okay. Więc potestowaliśmy tych produktów, potestowaliśmy dystrybutorów i wymyśliliśmy, co możemy dać, żeby jakby tych klientów bardziej zachęcić i pokazać im nam, że my dajemy tę ekstra wartość. I to były te hologramy, jest tam wydłużenie tego okresu na zwrot towaru, jakieś takie drobne rzeczy. Przy czym tak, to bardzo też byłem intensywny czas, nie wiem, jakim cudem ja to wtedy spinałem, bo rano na uczelni, w drodze na uczelni, komputer otwarty i praca, na uczelni zajęcia też z komputerem, wpisywanie na maile, powrót też z komputerem i zaraz na jakiś trening, na jakieś aktywności inne, więc to dzisiaj nie wiem, czy bym tak w swoim wieku spiął to. Te dwa pytania mi się nasuwają. Pierwsze to jest pytanie typowo o to, jaki był finał tego projektu. Zależy dla kogo. To finał bardzo dobry. Super się rozwinęło. My byliśmy po pół roku w rankingu nam Rzeczpospolitej na trzecim miejscu w Polsce. Bardzo fajnie zeszło naprawdę. No, jak to w różnych spółkach, no nie zawsze się da zgodzić z drugą osobą i zgodziliśmy się tyle. No. Tak czasami w życiu bywa. No tak, to się jak najbardziej zdarza. Drugie pytanie, które mi się nasuwa, skąd wtedy brałeś wiedzę do tego, żeby faktycznie zacząć to budować w ten sposób marketingowy? No bo tak, kończyłeś studia, pytanie, czy kończyłeś studia związane z marketingiem? Nie, zupełnie nie. Zaczynałem od studiowania politologii w Kielcach, a jak rozkręcaliśmy ten e-commerce, to studiowałem już europeistykę w Warszawie. Okej, więc skąd ta odpowiedzialność za marketing, a jak już ta odpowiedzialność, to skąd wiedza, że jak w ogóle taki projekt rozwijać? Chcę powiedzieć słowami prezydenta, się ciągle uczę, jak się rozwijam, albo jeszcze nawiązując do słów premiera, będę jak brzytwa. Wiesz co, to jest trochę tak, że interesowałem się tym, starałem się o tym dużo czytać i mam też takie poczucie, że internet wtedy w jakiejś mierze to był ten moment, kiedy można się było uczyć i dużo mniej tej wiedzy było potrzebne, żeby zacząć, niż na przykład dzisiaj, bo dużo mniej zmiennych, wyszukiwarka, powiedzmy, łatwiej było zrozumieć działanie algorytmu, dużo więcej rzeczy uchodziło też w tym, powiedzmy, w pracy, nie wiem, nad pozycjami, dużo łatwiejsza była egzekucja reklamy, bo też same jakby panele reklamowe były dużo łatwiejsze. To finalnie zawsze, znaczy ja mam takie podejście, że są pewne podstawy i te podstawy niezmiennie od lat działają i wtedy te podstawy okazały się być kluczowe. I podstawami było zrozumieć, kto jest grupą docelową, czego klient potrzebuje, jak do tego klienta dotrzeć. Narzędzia są w tym przypadku wtórne. I jakby odrabiając tę pracę domową i ucząc się tych podstaw, właśnie takich związanych z doświadczeniem klienta, trochę z jakby psychologią klienta, trochę może delikatnie socjologią, tu to zainteresowanie polityką chyba i ludzkim umysłem i myślę, że mogło właśnie pomóc w tej historii marketingowej, bo to mi pozwoliło na to, żebyśmy później sobie podobierali faktycznie rzeczy, które
działały na naszą korzyść, które były tym sukcesem, faktorem, który mówił o sukcesie. I czy dało się uczyć inaczej? Nie wiem, czy właśnie te studia, które wtedy były takie typowe zarządzanie i marketing, dobrze uczyły online'u. Nie sądzę. Jakbyś mógł przybliżyć widzom, który to był rok, jak zaczynaliście? 2008 chyba, z tego co pamiętam. Okej, okay. To tak dość czasy zamierzchłej przeszłości, jeśli chodzi o internet. Wiesz co, do dzisiaj na nie wszystkich uczelniach te projekty, znaczy właśnie kierunki online'owe są na wysokim merytorycznie poziomie, tak żeby student po nich wyszedł i wiedział faktycznie, co robić w online, więc myślę, że wtedy by mi to nie pomogło. Tak się trochę zastanawiam, czy są jakieś kierunki na tyle wysoko merytorycznie, żeby po samym kierunku można było wyjść i wiedzieć, co się robi. Wydaje mi się, że w ogóle to jest ciężkie. Nie no, technicznie na pewno jakieś na polibudzie. Okej, okay, no, tak, no. Tutaj tak, nie? Natomiast jeżeli mówimy tak typowo właśnie o marketingu, no to chyba wydaje mi się, że jednak większym faktorem będzie doświadczenie i testowanie pewnych rzeczy. Nie kończyłeś żadnego kierunku studiów związanego z marketingiem typowo, natomiast kończyłeś chyba najlepszy uniwersytet, jaki można skończyć pod każdym względem, czyli Uniwersytet Przedsiębiorczości i Budowania Biznesu od Zera. Wydaje mi się, że nie ma lepszego. Uniwersytet życia, można powiedzieć. Można. Wiesz co, faktycznie, no, ja mówię o tym, że bardzo duża część mojej wiedzy jest stricte praktyczna. Znaczy ja się jej uczyłem konkretnie, przepracowując pewne rzeczy, testując, weryfikując, sprawdzając i na bazie tego dalej byłem w stanie się rozwijać. I oczywiście tam pojawiały się w trakcie jakieś kursy, darmowa wiedza, natomiast no, dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, gdybym miał powiedzieć, czy jest jakiś kierunek, który wspiera, tak, są kierunki, które są typowo, nie wiem, nowe media, mówię jasno o marketingu, czy marketing online, czy jakiś neuromarketing, które jasno mówią o tym, w którym kierunku, właściwie jak się rozwinąć, jak potem wejść na rynek pracy. Natomiast no, ta wiedza praktyczna jest czymś, czego no, nie da się zdobyć tylko i wyłącznie na studiach. I to jest coś, co uważam, że jest dla mnie i moim asetem jest dużym, właśnie to przetestowanie i przepracowanie wielu rzeczy, bo mnóstwo jest teoretyków, którzy kilka książek przeczytałem i hej, jestem strategiem. Powodzenia. Natomiast finalnie jak się czegoś nie zrobi, nie przetestuje, nie sprawdzi, nie wdroży, to jest trochę takie no, bardzo życzeniowe myślenie, że coś nam zadziała. Okej, no to teraz co by było lepsze dla mnie, jeżeli ja się właśnie uczę na przykład, nie? Czy pójście w kierunku jakiejś agencji, dla której będę mógł pracować i wykonywać pewien, nie wiem, wąski zakres działań, czy na przykład próba rozwoju jakiegoś swojego mniejszego projektu, żeby po prostu pewne rzeczy właśnie przetestować, nauczyć się ich. So, dla takiego młodego studenta, młodej osoby, która chce rozpocząć karierę w marketingu, ja bym zdecydowanie polecił pracę w agencji. W sensie to jest szkoła życia, uczy faktycznie tego, co w marketingu się dzieje, co się sprzedaje, co klient może kupić, bo jakby klient jednak zazwyczaj kupuje to, co działa. Patrzy przez pryzmat efektu, patrzy przez pryzmat wyniku, szczególnie dzisiaj, w momencie, kiedy powiedzmy mamy pewne wypłaszczenie w branży e-commerce'owej, to marketing będzie to, dość mocno to już dzisiaj odczuwa, to klient kupuje efekt, jakby klient kupuje to, że jemu wzrośnie, że on sprzeda więcej. Jest taka agencja, w której możemy pójść i nauczyć się też tego zobaczyć, nauczyć się pracy z klientem, nauczyć się tego, nauczyć się narzędzi, podejścia. Jest jak najbardziej dobrym kierunkiem. Nie mówię, że jest kierunkiem na całe życie, bo jednak praca po stronie klienta też bardzo wiele daje. Natomiast jest tym praktycznym aspektem, który warto rozwijać, bo jakby dzisiaj już na studiach ja zatrudniałem osoby, które zaczynają swoją karierę w wieku lat 16. Że nie wiem, od grafiki, od zdjęć. Miałem w jednej z poprzednich firm zatrudniałem fotografa do marketingu. On był jakby poznałem go na studiach marketingowych, wyróżniający się student, zaproponowałem mu dołączenie. Bardzo fajna współpraca, ale on mówi, że zaczynał robić zdjęcia tam właśnie w wieku jakoś 13 czy 14. Jakiś turbo młody, miał już zajawkę. W kolejnej firmie grafik, który właśnie zaczynał, miał lat 16. Dzisiaj jest bardzo łatwo wejść, rozpoczynając pewne jakby swoje działania i uczyć się. Natomiast taka właśnie praca w organizacji bardzo dużo uczy. Pokazuje też, jak komunikować się z innymi, jak współpracować z innymi. To są rzeczy, które ciężko się nauczyć, pracując tylko i wyłącznie z domu nad swoimi projektami.
B, pracując bez tego aspektu ludzkiego. Wspomniałeś też o ciekawym zjawisku, o tym, że dzisiaj na przykład zatrudniasz grafika, który tam zaczyna swoją karierę już w wieku 16 lat, powiedzmy. I teraz znowu pojawia się trochę taki dylemat może dla osób trochę starszych, czy to już nie jest za późno, że skoro dzisiaj już wiesz, jeżeli bierzemy pod uwagę właśnie jakieś nowe media, tematy związane z grafiką, z tymi aspektami bardziej artystycznymi być może, które też w marketingu mają swój pewien udział, to bardzo często się okazuje, że osoby młode z pewnych względów wygrywają tą konkurencję. Znaczy, tu totalnie w ogóle są dwa tematy, bo z jednej strony to jest to, co hej, już widzimy tę przyszłość i to, co nas czeka i jakie realnie zawody, jakie obszary warto eksplorować, w którym kierunku się warto rozwijać, żeby nie zostać teraz zastąpionym przez narzędzia, a tempo powstawania dzisiaj nowych narzędzi na AI, czy też na, powiedzmy, na funkcjonalnościach czatu GPT sprawia, że jest jakieś 100-200 narzędzi tygodniowo, które są publikowane na grupach, są tutaj zmieniającymi świat. No, oczywiście trzeba je obsłużyć, trzeba się nauczyć i często się powtarza, że osoby nie stracą osoby pracy, te, które nauczą się obsługiwać te narzędzia, natomiast jest z drugiej strony ten obszar jeszcze czego się uczyć i czy się w ogóle uczyć w którymś wieku, więc jeden to jest jakby dla mnie, biorąc pod uwagę, że no, jestem już po 30, więc już poważny wiek. Jeden jest obszar taki właśnie czego się uczyć to jest i czy w ogóle warto się uczyć po tej 30. Tak, zdecydowanie tak, tylko że jakby są tutaj dla mnie jakby dwa obszary, takie dwa wertykały. Jeden to jest nauka tego, co się zmienia, weryfikacja narzędzi, to jest ciągły rozwój, bo też świat marketingu jest akurat taki, ma taką dynamikę, że się nie kończy. On cały czas pcha do przodu, cały czas pojawiają się nowe narzędzia, właśnie nowe rozwiązania, nowe metody. No jest jeszcze ten obszar podstaw. Jest ten obszar podstaw, który jest kolej nie zmienia, czyli to, jacy są ludzie, jak myślą ludzie, jak, nie wiem, poznanie heurystyk i wszystkich biasów, które decydują o tym, w jaki sposób my kupujemy, poruszamy się po necie, co wpływa na nasze procesy decyzyjne. Jakby to są obszary, które się nie zmieniają. Nie zmieniają się obszary związane z budową i egzekucją później strategii. Czyli strategia, plan, taktyka, te rzeczy w zakresie podstaw, one się nie zmieniają. I ja nawet sobie sam ostatnio zrobiłem jakieś kursy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o marketingu B2B. Chociaż zajmuję się nim już x lat, to co jakiś czas staram się odświeżać też sobie i patrzeć na przykład na taki bardziej naukowe podejście, bo ja też nie ukrywam, że to podejście takie praktyczne, czyli to, że rozwijałem się przez pryzmat pracy, przez pryzmat projektów, ma swoje wady. Znaczy, na tej krzywej Dunninga-Kruegera przez długi czas byłem po tej stronie, gdzie wydawało mi się, że bardzo dużo wiem, gdzie z kolei jestem całkowicie na drugim biegunie, gdzie poznaję cały czas nowe obszary rzeczy, których nie wiedziałem, ale nie na bazie samej teorii. Znaczy, jakby praktyka tak, ale teoria, która jest teorią popartą badaniami, bo to też jest ogromna bolączka, nazwijmy to w ten sposób, w świecie marketingu, czyli takie myślenie, wydaje mi się, albo takie właśnie podejście i też sprzedawanie klientom później takich rozwiązań, które no, brałem prysznic i mi się coś wpadnie do głowy, super pomysł i to na pewno zadziała. Natomiast to totalnie nie ma żadnego związku często z rzeczywistością, więc to takie podejście data-driven, podejście oparte na badaniach, na takim evidence-based marketingu, to jest obszar, który jest teoretyczny trochę, ale jest takim, który musi dopełniać tę praktykę. Łącząc jedno z drugim, myślę, że dzisiaj można wytworzyć sobie taki fajny miks marketera, który jest w stanie znać i te podstawy, i być na czasie, i przede wszystkim mieć narzędzia, które są aplikowalne. Ja tutaj też poruszyłeś ciekawy aspekt, bo wspomniałeś o tym, że już jesteś po 30. To też jest ciekawy aspekt, bo jesteś niewiele po 30. Z drugiej strony robiłeś w życiu bardzo wiele różnych rzeczy i dzisiaj w wieku tych 30 paru lat jesteś w zasadzie head of marketing w całkiem sporej organizacji. Jak się to robi? Bo zakładam, że to nie chodziło tylko o CV. Nie, wiesz co, to trzeba chcieć. Okej. Okay. To jest połączenie kilku różnych aspektów. Wiesz co, w moim przypadku to jest jeden aspekt połączony właśnie z taką chęcią ciągłego rozwoju. Znaczy ja też pracuję bardzo mocno na celach.
stawiamy sobie konkretne cele. Te cele rzadko kiedy są na wiele lat. To są cele, które mają być dowiezione w trakcie lat dwóch. I ja te cele dowożę. Najczęściej ostatnio, głównie w organizacjach, to jest cel budowy działu, budowy strategii, egzekucji strategii i gdzieś tam wprowadzenie też trochę rozbudowy pewnej marki. Ostatnio to było też dużo pracy na rynkach zagranicznych. I ja stawiam sobie takie cele, ja je spełniam. I spełniając cele, spełniam też trochę siebie. Znaczy, uczę się na tym dużo. Dość naturalnym wtedy jest przechodzenie do kolejnej organizacji, pomoc kolejnej organizacji. Szczególnie jednak jest pewną bańką branża marketingowa w Polsce, więc akurat tutaj przeszedłem do Future Mind, dlatego że poznałem kiedyś Tomka Woźniaka, prezesa, poznałem pracę Future Mind, zobaczyłem, co robią fajnego i wiedziałem, że czas na zmianę i przejść w stronę technologii, to od razu pomyślałem o tym, a czy Tomek nie poszukuje. A czy? Więc tu jest taki, przede wszystkim w mojej, gdzieś tam u mnie, to jest po pierwsze praca na relacjach jednak, bo to też jest relacyjne, znaczy trzeba umieć je budować. Z drugiej strony pewna proaktywność, bo nikt, czy oczywiście jesteś programistą, przyjdzie do ciebie rekruter, ale jednak ta proaktywność pomaga, znaczy szukanie tych możliwości, kiedy się ostatnio znajoma szukała w pracy w zakresie UX, chciała się rozwijać. Mówię, okej, to przygotuj sobie tą CV-kę, przygotuj portfolio, zrób sobie screening agencji UX-owych z Poznania, które cię interesują, i po prostu znajdź tam, napisz do osób odpowiedzialnych, że hej, chcę się rozwijać. Wejdź, nie czekaj, aż ktoś przyjdzie do ciebie, nie bądź kolejną, która tylko wysyła CV-ki przez pracuj.pl czy przez cokolwiek innego, tylko wykaż się inicjatywą. I myślę, że takie wykazywanie się inicjatywą to jest coś, co mi pomaga, a dwa to są efekty. Udało mi się dwa razy dostać nagrodę dyrektora roku marketingu i to są po prostu efekty. To są rzeczy, które zostały wypracowane i wypracowane na bazie najpierw zagregowania danych, analizy tego, co jest potrzebne, a potem wprowadzenie tego w życie. Tak to zawsze działa. No, jakby potrzebujesz danych, potem na bazie danych podejmujesz decyzję, układasz, wprowadzasz i znaczy, sukces jest wtedy, wiesz. Fajnie jakby to tak za każdym razem działało, albo jakby każdy wiedział, że to tak działa. Nie? To są takie też rzeczy, na które często ludzie po prostu nie zwracają uwagi, mam takie wrażenie, że jakby analiza danych to już jest trochę nie. No i to też tak często wychodzi w badaniach, że ludzie jeszcze właśnie, bo wiesz, bo praca marketera nie jest łatwa, nie? Jakby są badania pokazujące o tym, jak to prezesi nie ufają marketerom, a już najbardziej nie ufam marketerom CFO w organizacji, bo on widzi cyferki przepalane. I mam takie poczucie, że w branży wciąż jest mało edukacji w tym zakresie, jak realnie w ogóle pokazać budżet wyżej, jak obronić ten budżet, jak zaplanować te wydatki, no bo nie jest tajemnicą to powiedzenie, że marketing wszystko tam jest w stanie przepalić, bo faktycznie, no głupio wrzucone pieniądze to jest zero problemu, żeby to przepalić, żeby to wrzucić na złą kampanię, źle stargetowaną i żeby te pieniądze spłynęły, nie przynosząc nic, to jest realnie efektem. Więc mało jest takiej wiedzy wśród marketerów i mało jest takich źródeł, mam takie wciąż poczucie, skąd się nauczyć tego, jak współpracować z managementem, będąc marketerem, jak pokazywać dane, jak planować egzekucję, jak sprawiać, żeby ten marketing, który często jest też brandowy, który wymaga jednak budowania świadomości, żeby jego też być w stanie zmierzyć, bo mierniki marketingowe dzisiaj ograniczamy się do ROI najczęściej, które też ma swoje wady, bo ROI przestaje być opłacalne w którymś momencie. Na początku ci ładnie rośnie, ale jest taka krzywa, która pokazuje, że w którymś momencie on przestaje się dane działanie opłacać, dany wydatek i ROI wcale, wyższe ROI wcale nie oznacza, że ty zarabiasz więcej, a wręcz możesz zacząć tracić, bo koszty reklamowe chociażby pożrą ci te nakłady. Natomiast jest dużo takich mierników, które trzeba umieć przedstawić, umieć je zanalizować, a to wciąż jeszcze nie jest takim, nie wiem, to jest coś, co trochę raczkuje. To też brzmi trochę właśnie jak brak właśnie tej teorii, nie? Czyli tego, co ja w ogóle powinienem mierzyć, jak to powinienem mierzyć, jak to zrobić i tak dalej, czyli tej wiedzy takiej stricte teoretycznej, no a później być może praktycznej na poziomie już jak wiem co, to jak to zrobić. Ja mam akurat, może to jest kwestia tego,
drive'u, bo ja bardzo mocno wierzę w to, że nie tylko przez pracę się trzeba rozwijać, tylko właśnie, że trzeba tej wiedzy szukać i trzeba cały czas sobie ten taki toolbox wewnętrzny zwiększać i rozszerzać trochę tę kategorię umiejętności. Natomiast mam na tyle farta, że pracuję w organizacji, gdzie jest to rozumiane. Czy u mnie w organizacji mam tak naprawdę jeden dzień w tygodniu na rozwój, na naukę, na gdzieś tam weryfikację tego, co jest, na to, żeby nie tylko gdzieś tam siedzieć, realizować, tylko czy też zarządzać, jak gdzieś tam w moim przypadku, ale też rozszerzać tę perspektywę, tak, żeby te działania później też były bardziej efektywne. A to jest wciąż, no mówię, no mało firm rozumie też konieczność tego, że hej, nie tylko praca, nie tylko te cele rozwijają, ale też potrzebna jest ta dodatkowa przestrzeń. To też jest ciekawe w kontekście twojej kariery wykładowczej, bo zdarzyło ci się wykładać na kilku uniwersytetach. Jak do tego doszło, że tu marketer, tu finanse, tu coś tam jeszcze i tu jeszcze do tego wszystkiego uczelnie? Trochę przypadkiem i to w sumie ten taki właśnie flow pracy, gdzie mam jeden dzień na taki rozwój w tygodniu sobie gwarantuję gdzieś tam wewnętrznie, jest pokłosiem pracy na uczelni, bo tam najczęściej wtedy układają sobie, że jeden dzień jest totalnie na uczelni, tam najczęściej, bo to czwartek, cały dzień jechałem, robiłem na uczelni. Na kilku uczelniach faktycznie wykładałem i na UAM-ie, na CDV w Poznaniu, na Uniwersytecie Jana Kazimierza, chyba tak, tam jest Jana Kazimierza w Bydgoszczy. Teraz na UEP-ie będę miał zajęcia na podyplomówce. Staram się jakby pozostawić sobie mały zakres czasu na takie działania, znaczy mały w znaczeniu nie bardzo angażujący kalendarz, ale jednak pozwalający na gdzieś tam kontakt ze studentami, bo po pierwsze lubię dzielić się wiedzą, po drugie taka współpraca z uczelniami to jest też poznawanie ludzi, to jest zderzanie swoich gdzieś tam pomysłów. Studenci często są bardzo krytyczni też, oni są takimi ludźmi, którzy chcą dyskutować, też jeszcze jest ten moment, kiedy im się chce, więc takie rozmowy są też bardzo często rozwijające i no zdecydowanie też później możliwości współpracy zawodowej z takimi ludźmi, bo zatrudniałem już studentów swoich, z którymi współpracowałem, żeby oczywiście nie wyszło, że tylko studentów i studentki, z którymi współpracowałem. I to były dobre współprace, to byli naprawdę ludzie, którzy też pokazywali na uczelni, że im się chce. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, bo mam poczucie, że mogło mi to umknąć, jak trafiłem? Trochę przypadkiem, bo na jednej z grup facebookowych zobaczyłem wtedy z Bydgoszczy z uczelni, poszukiwali prowadzącego do zajęć, zgłosiłem się, pokazałem co robię, jest super, poprowadź. Był to taki moment też budzenia się chyba świadomości na uczelniach, że to podejście praktyczne jest potrzebne, że właśnie trzeba zacząć te dwa obszary merdżować, że one muszą ze sobą współgrać, współistnieć, a nie może być tylko kadra gdzieś tam z uczelni, bo ona też często może nie mieć przełożenia, w sensie nie wiedzieć, jak biznes realnie później wygląda, czego ludzie poszukują na rynku pracy jako biznes, jako właśnie przedsiębiorca, kogo ja chcę zatrudnić jako pracownika. I to gdzieś tam ta praca na uczelni pozwala chyba właśnie wyrównać wiedzę pomiędzy światem takim właśnie edukacji i światem biznesu. Tu też prawdopodobnie będzie działała taka reguła, że jeżeli uczysz tych studentów, no właśnie wspomniałeś sam o tym, widzisz, że są zaangażowani, widzisz, że realizują pewne zadania, czy też właśnie wchodzą w dyskusję, są bardziej proaktywni, to masz też większą pewność, że osoba, którą zatrudniasz, no, będzie współgrała z organizacją. Tak, no bo poznajesz flow pracy, widzisz, jak ktoś działa. No teraz jest trochę z tym gorzej, nie ukrywam, bo jednak ta zdalność, że tak się wyrażę, tej edukacji, no nie wszyscy są równie zaangażowani, nazwijmy to w ten sposób. Dużo ciężej jest w ogóle zaktywizować studentów, dużo ciężej jest wejść z nimi w jakąś polemikę, dyskusję. No nie jest to oczywiście niewykonalne, natomiast trochę łatwiej w tym zakresie było wyczuć ludzi pracując stacjonarnie, spotykając się z tymi studentami, mając tę przestrzeń tablicy do rozpisania czegoś i do właśnie takiego bardziej warsztatowego podejścia. Noszę ostatnio takie wrażenie właśnie, że edukacja online jest spoko jako uzupełnienie, ale warto też przynajmniej część tego czasu edukacji przeznaczyć na jakieś stacjonarne rzeczy. Wiesz co, edukacja online może być,
bardzo wartościowym tematem, tylko jest kwestia przede wszystkim, jak rozpoznać dzisiaj, czy kurs jest wartościowy, jak rozpoznać, czy warto w niego wejść, czy zainwestować, co się ma z tej inwestycji, czy tak jak pytałeś wcześniej, czy w ogóle warto się uczyć w pewnym wieku. To są pytania, na które nie jest łatwo znaleźć odpowiedzi. Ja teraz ze swoim serdecznym, myślę, że mogę powiedzieć, kolegą biznesowym Grzegorzem Młynarskim prowadzimy taki, zaczęliśmy sobie taki projekt, gdzie analizujemy właśnie, jak dzisiaj działają kursy, co jest potrzebą, że ludzie zaczynają kursy online, dlaczego oni to robią. Zaczęliśmy sobie przepatrywać trochę rynek, bo on akurat jest socjologiem, jest marketerem, więc dość dobrze się dopełniamy, ale staramy się zanalizować, co jest w ogóle w tych kursach sprzedawane, jaki jest język korzyści, jak się ludzie porozumiewają, prowadząc te kursy. To jest mega ciekawe. To jest trochę tak, jak zaczęliśmy mówić o tym, co w tym marketingu było najbardziej istotne. Z mojej perspektywy najbardziej istotne było zrozumienie odbiorcy, zrozumienie tej psychologii klienta, tych aspektów, które decydują. Podobnie w kursach. Myślę, że działa to identycznie, czyli zrozumienie, dlaczego ktoś się w ogóle chce uczyć i potem dopiero pójście dalej, bo ludzie chcą się uczyć, bo to jednak, no, nawet przecież w starszym wieku, już nie mówię o sobie, ale nawet uniwersytety tego trzeciego wieku, ludzie cały czas chcą się rozwijać i jakby wyjście naprzeciw temu jest pewnym wyzwaniem, żeby zrobić to jakościowo, bo zapytałeś o ten obszar online, ciężko jest dzisiaj z mojej perspektywy, mimo tego, że już to siedzimy chyba na tym już z pół roku i analizujemy, to ciężko wciąż dać jedną złotą receptę, co decyduje, że ten kurs jest dobry i wartościowy i że w niego warto wejść. Jestem też ciekaw w sumie twojego podejścia w takim kontekście, bo gdzieś mi się odbiły jakieś statystyki a propos evidence-based, że kursy online mniej więcej 60-70% osób chyba nie dochodzi nawet do połowy. I teraz pytanie, w sensie jakby zakładając tam pewien przedział materiału kursu, nie? Zaczynają pierwszy, drugi, trzeci moduł, gdzieś tam w pewnym momencie ta motywacja do ukończenia tego kursu też mija. I pytanie, czy trochę odpowiedzią na to nie będą właśnie jakieś stacjonarne rzeczy? No właśnie nie, bo co jest marchewką w takim kursie? Wiesz, to jest kwestia tego, co jest kijem, co jest marchewką. Ile płacisz? Jak duży jest twój drive, żeby zakończyć? Jaka jest zysk z tego, co uzyskasz? Są te, wiesz, akademie Google, które robią, które później, jak się dostaniesz do niej, no to potem masz pewną gwarancję pracy. No i jest to konkretny zysk, który inwestując swój czas, no, który jest wartością, uzyskujesz po skończeniu tego kursu. I to jest właśnie to podejście. Jest takie badanie amerykańskiego ekonomisty BJ Fogg, który zrobił badanie, jak dużo pól musi być, to jest badanie miksowe, ale jak dużo musi być pól do wyboru, żeby ktoś wypełnił formularz. I tam wnioskiem z tego badania było, to może być nawet 11 takich pól, może być i więcej. Kwestia jest po prostu, jak duża jest nagroda. I ta nagroda jest czymś, o czym często zapominamy, oferując jakąś usługę, czy oferując po swojej stronie jakiś produkt, to ta marchewka jest po prostu za mała, albo jest za daleko. I to też oczywiście są na to teorie hiperbolizacji tej nagrody, że ona, jaka wielkość nagrody, kiedy zacznie działać, to profesor Zielonka, dajże profesor Zielonka z AGH-u, on o tym trochę mówił i on taki, to jest dyskontowanie hiperboliczne, bodajże tak to się nazywa, gdzie mówimy o tym, jaki poziom nagrody, jaką będzie miał wartość i jak wpłynie na to, czym będziemy w stanie zrobić coś, żeby ją uzyskać, nawet jeżeli ona jest gdzieś tam w czasie, powiedzmy, trochę bardziej odwleczona. I trochę jest tak właśnie z tymi kursami, czy z edukacją, czy z czymkolwiek innym. No jeżeli nie wiemy, co jest później, jeżeli nie mamy tej nagrody, to jeżeli jeszcze punkt wejścia w jakichś dużych platformach jest tak totalnie niski, że hej, kupuję sobie kursy za 5 zł, to jaka jest dla mnie wartość tego, że ja to ukończę? No, praktycznie jest nikoma, no bo czym dzisiaj jest to 5 zł, a jakby twój czas jest dużo bardziej istotny, a jeszcze w dodatku nie wiesz, co uzyskujesz, więc to zawsze jest taka balans pomiędzy tym driverem, a tym, co jest finalnie efektem. Okej. Zamykając na chwilę ten etap praktyka, teoria, bo tu już wchodzimy bardzo w merytorykę taką związaną stricte z marketingiem, a przejdźmy bardziej jeszcze do tych kompetencji, które ciebie doprowadziły do tego miejsca poza łączeniem praktyki i teorii. Jakbyś miał dzisiaj określić
albo dać kilka wskazówek 21-letniemu sobie, to zmieniłbyś coś w swojej drodze, albo uczył się czegoś innego, albo w inny sposób niż to robiłeś? Czy ta droga wyglądałaby dokładnie tak samo? Na początek nie przychodził mi jako gość, nie udawał, że jestem ekspertem kursów, bo nie jestem. Natomiast tak, taka rada... My też nie o kursach tu tylko rozmawiamy. Dobra, nie wiem, żartuję, natomiast taka rada, wydaje mi się, że fokus. I ten fokus i takie skupienie na celu, pewna wytrwałość, to jest coś, co wydaje się być niezbędne. Znaczy, po pierwsze, to jest ta chęć do rozwoju, i to musi występować, ta chęć do zostania kimś więcej niż tylko takim rzemieślnikiem w marketingu. I drugie, sfokusowanie na celu. Znaczy, jeżeli sobie mówimy, że hej, chcemy się czegoś nauczyć, hej, chcemy posiąść nowe skille, hej, zaczynamy coś robić, to ja mogę to powiedzieć, odnieść do trochę świata sportu, bo kiedyś miałem z tym więcej niewspólnego. Wielu było takich, którzy mieli ogromny talent, i dzisiaj ich nie ma. Dzisiaj zostali ci, którzy ciężko pracowali, ciężko przykładali się, którzy włożyli w to odpowiednią ilość energii. I to jest to, co wydaje mi się, że jest kluczowe, czyli określenie sobie, co chcemy osiągnąć i dążenie do tego. Talent jeszcze trzeba umieć wykorzystać, nie? Tak, bo sam talent bez tej determinacji właśnie nic nam nie da. No ale... niewiele się zda. No to jest prawda, więc... No ja ze swojej strony zdecydowanie zachęcam do tego sfokusowania się i do ciężkiej pracy. Z ciekawości, u Ciebie ta determinacja do realizacji tych celów po kolei, które sobie stawiasz, wynika z tego, że od zawsze tak było, czy na przykład właśnie sport w jakiś sposób Ci w tym pomógł, nauczył Cię tej determinacji? Jak to, skąd to się wzięło? Sport na pewno nauczył mnie, do dzisiaj mnie uczy dużej ilości pokory. Sport pokazuje, że determinacja i brak wytrwałości szybko się może źle skończyć, szczególnie na sparingach, więc tak, to wiele uczy, natomiast sport bardzo mocno uczy tego, że nie ma drogi na skróty i ja uważam, że tego mnie nauczył. Nie wiem, czy to nie jest tak, że się urodziłem z jakimś konkretnym skillami, że niezwykle zdeterminowany, nie, bo jestem, bywam królem prokrastynacji, wiesz, to też bywam królem prokrastynacji, bywa, że działam w jakimś chaosie, bez pewnych procesów, chociaż bardzo lubię je tworzyć i wdrażać, to nie zawsze one są mi po drodze. Natomiast wydaje mi się, że, powtórzę się z tym, wydaje, ale uporządkowanie i określenie sobie celów jest czymś, co można wypracować i co trzeba wypracować. I to jest coś, co też wypracowałem i nad tym cały czas pracuję. Okej, okay, czyli z determinacją pracujesz nad determinacją. Cały czas. Rozumiem. To przejdźmy teraz trochę do kompetencji zarządczych, bo zarządzasz też zespołem marketingowym. No i znowu, pytanie, zwłaszcza, że chyba ten zespół jest zdecentralizowany. Dość mocno, faktycznie jesteśmy prawie wszędzie w Polsce. No i teraz, jakie wyzwania się z tym wiążą największe i w jaki sposób je rozwiązujesz? Jest to chyba największym wyzwaniem przy pracy zdalnej, jest właśnie kwestia problemów, też wyzwań, ja się powtórzę, z komunikacją. Bo wiadomo, że jak mamy siebie online, nie zawsze czujemy swoje emocje, nie zawsze czujemy swoje intencje. Dość łatwo jest on pewien poziom niezrozumienia, więc my bardzo mocno stawiamy na taką otwartą komunikację, na to, żeby wprowadzić kulturę feedbacku. Ja mówię o tym, że my chcemy być jak linie lotnicze, a właściwie jak operatorzy lotniczy, żebyśmy sobie mówili po prostu bez obciążania się odpowiedzialnością, tylko żebyśmy byli w stanie sobie powiedzieć wszystko nie w sposób się osądzający, tylko żebyśmy mogli po prostu poznać o tym, co gra, co nie gra, co chcemy, jakie są cele. Ja regularnie spotykam się z zespołem, rozmawiamy o celach, dyskutujemy o tych celach, weryfikujemy, czy one są możliwe, rozmawiam o tym z zespołem, jak sama realizacja celów nie przebiega, więc stawiam na taką bardzo dużą transparentność. Zdecydowanie też stawiam na takie spotkania, które mimo tego, że pracujemy zdalnie, to staram się, żebyśmy się regularnie spotykali na takich, powiedzmy, quasi warsztatach, które ostatnio nawet udało się przeprowadzić na takim wyjazdowy sposób, gdzie pojechaliśmy w dół Polski, Bielawa, chyba dobrze pamiętam, Bielawa, blisko Czech,
pochodziliśmy chwilę po górach, jeden dzień tak kreatywnie, kreatywne gry typu Dixit, żeby zobaczyć, kto jak myśli, żeby sobie trochę potworzyć też jakieś historie, więc szliśmy szlakiem, sobie tworzyliśmy takie story, kim byłaby marka, jakby zareagowała w danych sytuacjach. Bardzo fajne ćwiczenie. Ja drugi dzień konkretnie już, jakie cele mamy, co chcemy dowieść, co możemy dowieść, czego potrzebują się wzajemnie, jak chcemy to zrobić. Więc to też jest oczywiście pewną sztuką. Więc, natomiast transparentność, ta otwartość komunikacji, pewne bezpieczeństwo w tej komunikacji, żeby nie być ocennym. No i finalnie jakby jasno przedstawione cele i priorytety. To jest to, co na pewno cały czas nad tym pracujemy. To jest to, co w komunikacji też potrzebne są te pewne procesy, ale to jest, no póki co się to sprawdza. Już trochę mi odpowiedziałeś na niezadane pytanie, bo moim kolejnym pytaniem miało być właśnie to, czy da się zespół w jakiś sposób zintegrować i doprowadzić do jego pełnych możliwości na poziomie właśnie skuteczności w 100% zdalnie, czy jednak te spotkania live, no też od czasu do czasu przynajmniej są konieczne. No widzę, że twoje podejście jest takie, że raczej stawiasz też na to, żeby przynajmniej od czasu do czasu na żywo się spotkać. Tak, zdecydowanie to pomaga. Ja też wiem o tym, że ja z kolei przez ilość projektów, które ja realizuję, gdzie jestem, ilość tych tematów, ja mam tendencję na przykład do skracania myśli. Coś, nad czym notorycznie pracuję cały czas, to się nie zmienia, ale zdarza mi się, że skracam te myśli, więc ja potrzebuję pracować z tym zespołem, oni potrzebują pracować ze mną bliżej, musimy się co jakiś czas spotkać, żeby zobaczyć, jak myślimy, bo jedną z rzeczy, które ostatnio, znaczy na jednym z takich pierwszych zjazdów, jak sobie zrobiliśmy, to siedliśmy i zrobiliśmy galupa, żeby zobaczyć, kto jaki ma, pokazałem im, jaki jest mój galup, w czym ja jestem mocny, co u mnie jest nie za dobre, jest to empatia. Nie będę ukrywał, nie jest u mnie wysoko, no ale to też dlatego, że jestem dość zadaniowy. Ja myślę o celach, ja chcę dowieść te cele. I dość analityczny z tej naszej całej rozmowy wybrzmiewa. Staram się, natomiast chcę, żeby oni też wiedzieli, czego mogą ode mnie oczekiwać. Ja staram się dać maksimum od siebie. Chcę, żeby wiedzieli też, co mogą oczekiwać. Ja chcę wiedzieć, czego ja mogę oczekiwać od nich. Mieliśmy takie ćwiczenie jedno też w zakresie komunikacji. Rysowaliśmy wszyscy małpę. No i jakby teraz rysuję małpę, każdy rysował, okazuje się, że każdy inaczej zrozumiał ćwiczenie. To jest bardzo proste, ale pokazuje właśnie, jak różnie się myśli. I to są takie rzeczy, które, no mówię, no, one są takie spotkania potrzebne, bo pozwalają przepracować to i wydaje mi się też, że poprawiają atmosferę w zespole. Bo my na co dzień się jesteśmy na Slacku, na kolach, widzimy się, jesteśmy dla siebie, staramy się dobrze komunikować, staramy się od razu rozmawiać, jeżeli cokolwiek nie gra. Natomiast to nie zawsze załatwia ten obszar offline'owy, właściwie nie zawsze ten online załatwia ten obszar offline'owy, czyli intencji, czyli emocji, nie pozwala poznać tak dobrze drugiej osoby. A takie warsztaty, dałem radę. Ja jestem ciekaw jeszcze jednej wskazówki, czy też jednej rzeczy, którą byś się mógł tutaj podzielić, bo jeżeli sobie otworzymy twojego LinkedIna, to tam tych pozycji zawodowych i hobbystycznych i każdych innych dookoła jest po prostu multum, biorąc pod uwagę fakt, że sam wspomniałeś, że to trwa 13 lat. W jaki sposób zarządzasz swoim kalendarzem, że to jest możliwe? Nie najlepiej. I tu chyba nie ma jakiejś jednej odpowiedzi. Ja w którymś momencie próbowałem sobie sam pracować na Clockify'u, mierzyć czas, zweryfikować. Dzisiaj ograniczyłem ilość narzędzi. To jest trochę tak jak w innych aspektach, przerzuciłem się na Excela. Znaczy, jeszcze nie jestem... Przeszedłem już etap robienia listy to do na każdy dzień. To mi się też nie sprawdziło, robię raczej główne punkty. Natomiast robię sobie po prostu w Excelu listę rzeczy, które chcę w danym okresie zrobić. Potem na bieżąco w kalendarzu mam pomerdżowane tam 2-3 kalendarze i na bieżąco po prostu zaznaczam sobie time sloty, na jaki projekt, co chcę zrobić. Staram się wprowadzać trochę takich metod w zakresie deep worku, czy tam zjedz tą żabę, gdzie skupiam się na dużych rzeczach na początku. Nie rozpraszać tej gdzieś tam uwagi, bo niestety mam też, jak każdy, tendencję do przeskakiwania pomiędzy projektami, a to jest strata czasu. Jak się nie jesteś w stanie dobrze sfokusować na jednej rzeczy przez tam x czasu i zostajesz w połowie, to żeby wrócić do tego, tracisz
x czasu, które mógłbyś zaoszczędzić. No i to są takie rzeczy, których też uważam, że w sensie wciąż się uczę. Tutaj rozmawiałem wcześniej chwilę nawet przed tym nagraniem o diecie, o tym, że gdzieś tam eksperymentuję z dietą, z jakimiś oknami żywieniowymi, wczesnym wstawaniem. Sprawdzam, co w moim przypadku mi dobrze zadziała. Piękno jest na przykład mi całkiem fajnie wjeżdża. Słuchaweczki, stały szum, głęboki fokus. To jak najbardziej mi się sprawdza, no tylko później trzeba tym kalendarzem jeszcze mieć. Wcześniej trzeba tym kalendarzem zarządzić, żeby wiedzieć, co w którym momencie mam robić. Pierwsza ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, bo też obserwuję to trochę tak wśród i swoich znajomych, gdzieś tam przedsiębiorców i ogólnie wśród osób, które bywają zapracowane, to jest jakiś notoryczny powrót do Excela, nie? W sensie coś takiego, że każdy przerobił już wszystkie apki, które były dostępne i wszyscy wracają do Excela. No ale to Excel jest chyba najlepszy, w sensie jego prostota, a zarazem pewna elastyczność w tym, co można zrobić, jest z mojej perspektywy, no w firmie już ostatnim właśnie pytali, czy na kolejne spotkanie znowu przyjdę z kolejnym Excelem. Bo faktycznie staram się i inaczej, Excel jest najbardziej kwantyfikowalny. Znaczy, jego można, rzeczy, które są w Excelu, można zebrać w liczby. Je można określić. Można określić czas, można określić cele. To wszystko można załatwić w Excelu. I to sprawia, że on jest dobrym narzędziem, bo jak tych celów jest dużo rzeczy, jest dużo wyzwań, to Excel pomaga, żeby jednak trochę nad tym zapanować, pozbierać i zobaczyć taki big picture, żeby zobaczyć, co faktycznie jest ważne, pracować nad priorytetami, tak jak nie wiem, w dziale mamy, po to pracujemy nad priorytetami, właśnie żeby wiedzieć, na czym się skupić. W życiu identycznie, no jakby określam sobie priorytety, no i jadę z tym, co jest ważne. A druga rzecz, która z tamtej poprzedniej wypowiedzi jeszcze wybrzmiewała, to jest znowu coś, co też któryś wywiad z kolei i za każdym razem praktycznie to podejście jest takie samo, czyli wśród tych osób, z którymi rozmawiam, które faktycznie realizują te cele na, powiedzmy, poziomie ponadprzeciętnym, za każdym praktycznie razem pojawia się taka tendencja właśnie do testowania rzeczywistości, do testowania pewnych rzeczy. To się u Ciebie też wzięło z tego początku kariery, z tego projektu e-commerce'owego jeszcze, czy jeszcze jakoś wcześniej? Do testowania tych założeń, do sprawdzania po prostu, czy to co myślę, ma rację bytu. Wiesz co, to może być, u mnie na przykład może to być skorelowane z tym, że jestem marketerem. Nie wierzę w to, o czym już mówiłem, nie wierzę w to, że gdziekolwiek ma sens, wydaje mi się, podejście. Testy, badania, weryfikacja, to jest jedyne, co daje nam odpowiedź na to, czy coś ma sens. I dość analogicznie w życiu, jak i w biznesie, to testowanie pozwala na to, żeby wyjść właśnie z takich pułapek myślenia, które sobie tworzymy cały czas w głowach. Pozwala na właśnie znalezienie priorytetów, na określenie, co chcemy robić, gdzie chcemy robić, czego się chcemy uczyć, gdzie chcemy się uczyć. No, jakby życie jest... Mam jeszcze, myślę, kilka lat przed sobą, więc tych testów na pewno jeszcze sporo zrobię, ale ono jest cały czas gdzieś tam takie mocno skorelowane z tym, co robię, ale czy ja dzisiaj... To jest pytanie, które na przykład zadaję sobie ostatnio, taki kryzys marketera. Kim jestem jako marketer? I jedyne, o czym teraz myślę, to zrobić ankietę i wrzucić na grupę docelową, niech mi powiedzą, kim jestem? No, bo badania jest podstawą. Jeśli ja mogę mieć jakiś obraz siebie, ale dopiero grupa docelowa, odpowiednia ilość osób ankietowanych powie, ok, tak jesteś postrzegany. Więc testy, badania, To jest, mówisz o czymś, na co myślę, że też znowu niewiele osób by się odważyło, więc to też jest mega istotne chyba w tym całym podejściu, że wystawiamy się też na pewną ocenę innych, na krytykę, na tego typu case'y, no bo sam wspomniałeś o tym, że chyba wrzucę ankietę, jak jestem postrzegany jako marketer. Myślę, że niewiele osób byłoby na to gotowych. Ale to jest ten aspekt, wydaje mi się, tego faktoru jeszcze, o którym wcześniej myślałem, ale nie wypowiedziałem, bo poza tą ciężką pracą, fokusem i tak dalej, tym drive'em do przodu, no ja myślę, że jest wielu marketerów równie dobrych jak ja. I to ja już przeszedłem ten etap, kiedy moje ego było takie, że pierwsze wchodziło do windy, a ja szedłem schodami. Bo ja wiem o tym, że jest wielu równie dobrych, tylko nie mają tego pierwiastka, żeby wyjść do przodu i pokazać to, że oni też mają wiedzę. Bardzo wielu z takich, którzy wychodzą, nie mają tej wiedzy, to jest osobna kwestia, ale wielu jest takich, którzy naprawdę mają, których spotykam na drodze zawodowej i którzy są świetnymi specjalistami,
Ale brakuje im tego, nawet tej chęci wychodzenia gdzieś dalej, pokazywania tego, dawania siebie, zweryfikowania w, czy to przez ludzi, czy to przez jakiekolwiek konkursy, czy przez cokolwiek innego. No, to też nie jest takie popularne. Ja myślę, że ty też nawet sam, bo też dzisiaj poruszyłeś tę kwestię i myślę, że tutaj też może być pewną odpowiedzią na to zjawisko właśnie efekt Dunninga-Krugera, nie? Czyli osoby, które już są na trochę bardziej zaawansowanym poziomie, oceniając swoją wiedzę przez pryzmat tego, czego jeszcze nie wiedzą, nie chcą wychodzić na zewnątrz i dzielić się tym, co już wiedzą, bo uważają, że nie są ekspertami. Tak, no ja teraz mam taki obszar, który sobie eksploruję w zakresie właśnie nowych mierników efektywności, które się tam pojawiają, tam Search of Voice, właśnie Extended Search of Voice i wiele podobnych, które mówią właśnie o miernikach brandu, o tym, jak budowanie świadomości wpływa na sprzedaż, ale taką sprzedaż inkrementalną, pozyskaną i tak dalej. Ja tutaj jestem totalnie jeszcze na wczesnym etapie. Ja bym się czymś podzielił ze swoją siecią, ale wiem, że to jeszcze nie jest ten moment. Ja wiem, że ja mam jeszcze dużo nauki do jakby po swojej stronie, żeby to dobrze poznać, żeby móc wyjść tam dalej. No i to jest na pewno jakaś wartość dodana już po przejściu tej krzywej. Tej krzywej, dokładnie. Okej. Poruszaliśmy dość dużo tematów związanych właśnie z marketingiem, z karierą, z tym, jak ją budować, w jaki sposób myśleć, by to było skuteczne akurat w kontekście na przykład twoim, tak? I teraz jakby kolejna kwestia. No bo rozwój kariery zawodowej zwykle wiąże się z jakimś tam wzrostem zarobków. No i znowu pytanie, co dalej? To znaczy, czy ty masz takie podejście do finansów, że budujesz sobie jakieś gdzieś bezpieczeństwo? To znaczy, odkładasz coś w razie W, żeby było, ewentualnie inwestujesz, czy raczej na bieżąco po prostu? To jest takie pytanie, które jest trudne. Nie pytam o kwoty. Pytam o podejście. To jest pytanie, które jest trudne, dlatego że ja, no co mogę powiedzieć, ja inwestuję w siebie, natomiast to dla mnie oznacza inwestowanie w siebie, oznacza podejście do projektów, które chcę zrealizować i inwestowanie w te projekty. Inwestowanie przez pryzmat czasu, finansów, ale inwestowanie w coś. Niekoniecznie w nieruchomości, czy w, nie wiem, bitcoiny, czy cokolwiek innego, czy w NFT. Tylko w te rzeczy, które jakby w przyszłości wiem o tym, że się opłacą. I na bazie tego chcę inwestować dalej. I na bazie tego mogę sobie dalej tę poduszkę też odkładać, budować i rozdzielać te dwa obszary. Natomiast w ogóle nie jestem ekspertą od inwestowania. Jestem. Spokojnie. Powiem, że ja mam tak właśnie, rozmawialiśmy o Excelu, apkach. Kiedyś też korzystałem z apek do liczenia budżetu i tak dalej. Wróciłem finalnie do Excela. Okej, okay. No jakby pod tym kątem mi się akurat Excel też zawsze najlepiej sprawdzał, więc myślę, że jest najprostszy. Wiesz, bardziej to nawet nie jest takie pytanie na zasadzie tego, że koniecznie Bitcoin, czy koniecznie nieruchomości, czy cokolwiek innego, ale wspomniałeś na przykład o projektach, więc teraz znowu inwestując w czasie... W Bitcoin się już chyba już nie inwestuje. Ja nie wiem, czy w tam się kiedykolwiek inwestowało, bo jakbyśmy się mieli znowu przyczepić pojęć, to może można by to bardziej uznać za spekulację niż inwestowanie. Nieważne, nie wchodźmy w to dzisiaj w ogóle. Natomiast wspomniałeś o tym, że dywersyfikujesz sobie projekty, czyli na tym poziomie też zabezpieczasz sobie jakoś te finansowe kwestie. Tak, no staram się szukać różnych takich obszarów, które warto się tam rozwijać. No jest teraz, weryfikuję dość mocno ten obszar kursowy, bo wydaje mi się, że tam wciąż jest perspektywa do czegoś jakościowego. Jest kilka innych takich miejsc, które sobie weryfikuję. Jest oprócz gdzieś tam pracy bieżącej dla Future Mind, no to gdzieś tam wspieram rozwój jednego polskiego takiego SaaS-u w niewielkim procencie czasu, ale staram się tam pomóc, bo to jest fajne narzędzie do właśnie tego lead generation i generowania i tego przekładania marketingu na sprzedaż. Ja szukam takich mniejszych rzeczy, gdzie jestem w stanie włożyć pewną wartość, gdzie jestem w stanie trochę dać od siebie i wierzę w dane produkty, czy też projekty. I to też jest podejście, które w jakiś sposób dywersyfikuje ci bezpieczeństwo, więc znowu ten motyw tego bezpieczeństwa się pojawia. Zbliżając się już do samego końca, zawsze zadaję to pytanie, więc tobie je też zadam. Powiedz mi proszę, gdybyś miał wymienić dwie książki, które najbardziej na ciebie wpłynęły na to, że dzisiaj jesteś tu, gdzie jesteś, one nie muszą być biznesowe, mogą być, nie muszą, może być jedna taka, to jakie by to były książki albo pozycje naukowe?
Pierwsza, na której nauczyłem się czytać, tak, ala makota. Nie wiem, co. Chyba musiałbym wymienić trzy, bo był taki okres w życiu, w którym bardzo dużo czytałem dwie książki. No i dość klasycznie, Sztuka wojny Sun Tzu i Książę Machiavelliego. Ale trzecią taką książką, którą na pewno bym polecił, jest Antifragile, czyli jest Antykruchość Nassima Taleba, które pokazało mi, i z którego wyciągnąłem dość dużo o jakby takim podejściu, że chaos nie musi być zły, że z niego można czerpać, że jakby to wystawienie właśnie na dużą ilość projektów, bodźców, że z tego da się wyciągnąć dość dużo, pozwala to na większą elastyczność później w życiu, pozwala to na zderzenie z rzeczywistością czasami, ale dużo, dużo takie antykruche podejście myślę, że mi dało i nauczyło w życiu. Tu się myślę, że muszę pod tym bardzo mocno podpisać, bo chyba też bym tą książkę wymienił jako jedną z tych dwóch, gdyby mnie ktoś o to zapytał. A jaka byłaby druga? Wiesz co, może podzielę się przy następnej okazji. Natomiast skoro o nią zahaczyłeś, to już też się uzewnętrzniam po prostu. Jacku, dziękuję Ci bardzo za obecność. Myślę, że bardzo dużo wartości dla osób oglądających, słuchających tego wywiadu. Bardzo dużo takiej stricte merytoryki związanej z marketingiem, co jest też mega istotne. No i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia na szlakach gdzieś w Polsce. Też zdecydowanie dziękuję za zaproszenie, bo chyba na początku dzień podziękowałem. Dzięki za zaproszenie. No i co, dzięki za uwagę. Zapraszam na LinkedIna. Do zobaczenia. Tak jest, zapraszamy na LinkedIna. Myślę, że też warto. Dzięki.